która z ludziom głos na głowie jeży, choroba, która urosła do różnych mitów, prawda, bo ludzie różne rzeczy opowiadają, a mianowicie ta choroba nosi nazwę boreliozy. Choroba ta związana jest z kleszczami, borelioza, jest to taka choroba po prostu odkleszczowa. No, wszyscy się teraz zastanawiają, co to się stało, że tych kleszczy teraz po prostu jest tak dużo. Uważa się dzisiaj, że zmieniły się sytuacja taka, jeżeli chodzi o roślinność, zmienił się po prostu klimat. Ludzie teraz więcej podróżują, ludzie lgną do przyrody i często się właśnie z tą przyrodą spotykają i to się właśnie uważa, że to może być taka po prostu przyczyna, że ta choroba tak po prostu się w tej chwili rozwinęła. Więc jeżeli chodzi o kleszcze, bo to są główni sprawcy tej po prostu choroby, to jest grupa z punktu widzenia biologicznego, tak zwanych pajęczaków, kleszcze, które żerują czy bytują w organizmach gadów, ssaków, ptaków, robaków i najczęściej dzisiaj się uważa, że one są bardzo reprezentowane przede wszystkim w lasach liściarskich, w lasach mieszanych, w lasach, gdzie jest takie podłoże dość wilgotne, ta ściółka jest dość wilgotna, natomiast nie ma w ogóle kleszczy w lasach sosnowych, w lasach, gdzie podłoże praktycznie rzecz biorąc jest piaszczyste, nie ma na torfowiskach i nie ma w bagnach, tak głoszą, że tak powiem, mądrzy tego świata. Te kleszcze przenoszą różne choroby, za pomocą takich różnych, prawda, czynników, do których należy bakterie, wirusy i pierwotniaki. Bo one właśnie, te kleszcze, te substancje, które tutaj wymieniłem, po prostu przenoszą i te substancje są chorobotwórcze. Często właśnie przenoszą wirusy i na przykład tych wirusów jest 38 rodzajów i na przykład przenoszą wirusy zapalenia opon mózgowych. To jest taka choroba, która nic nie ma wspólnego z boreliozą, ale jest choroba odkleszczowa, przenoszona przez kleszcze, gdzie kleszcze, prawda, mają w sobie wirusa i jeżeli ten kleszcz dostanie się, prawda, do skóry, no to po prostu może organizmowi zadać tego po prostu wirusa i wtedy może przyjść do wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Choroba groźna, ale choroba bardzo rzadka, jak rozmawiałem z neurologami. Słyszycie Państwo, że raz w telewizji namawiają, żeby się po prostu szczepić przeciwko temu wirusowemu zapaleniu, prawda, odkleszczowemu mózgu. Trudno mi na ten temat coś powiedzieć, ja na to tak patrzę troszeczkę po prostu z dystansem, nie wiem, czy to jest reklama firmy, która produkuje po prostu szczepionkę, w każdym razie choroba, która występuje bardzo rzadko. Istota sprawy może polega po prostu na tym, że głównie można by było namawiać ludzi przede wszystkim, którzy mają związek z jakimiś łąkami, trawami, prawda, lasami. Może oni są bardziej po prostu narażeni na tego typu choroby. No ale teraz przystąpimy do zasadniczego po prostu tematu. Borelioza jest to choroba wywołana przez taki krętek, taką bakterię, co nosi nazwę ona borelioza. Podstawowym objawem tej choroby jest rumień. Jeżeli ktoś Państwa interesuje, to ja mam taką książkę, to tutaj Państwo po prostu zobaczycie, jak to po prostu wygląda. Więc z chwilą, kiedy kleszcz dostanie się po prostu na skórę, wówczas on posiada takie różne witki i za pomocą tych witek po prostu wkręca się niejako po prostu w skórę i wtedy po prostu następuje zakażenie, jeżeli po prostu taki kleszcz ma w sobie taką bakterię, która nosi nazwę właśnie borelioza, bo może też tak być, że takiej bakterii po prostu nie ma. Cała, że tak powiem, historia tego jest taka, że tak powiedziałem, że pierwszym takim objawem jest rumień. Ten rumień już zauważono z końcem XIX wieku, ale w zasadzie nie wiedziano, co to w ogóle po prostu jest i stworzono taką chorobę, tak zwany rumień przewlekły wędrujący, tak się to po prostu nazywało. Dopiero lata 1912 był taki niemiecki lekarz, nazywał się Lipschitz i on po prostu stwierdził, że rumień ma związek z ukłuciem przez kleszcza. To było takie pierwsze po prostu spojrzenie. W 1944 roku już
zauważono, że nie tylko zmiana skórna jest powiązana z kleszczem, ale również z kleszczem powiązane jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W 1970 roku w miejscowości Lyme w Stanach Zjednoczonych zauważono, że występuje masowo u ludzi taki objaw polegający na wystąpieniu rumienia i równocześnie wystąpienia zapalenia stawu. I to skojarzono z kukucją przez kleszcza. Ale dalej nie wiadomo było, jaki jest czynnik etiologiczny, czyli jaki jest czynnik sprawczy. Muszę Państwu powiedzieć, że od tego właśnie miasta to wszystko poszło po prostu w świat i ta choroba nosi nazwę tak zwanej choroby z Lyme. Tak się to po prostu nazywa. Jak ja zdawałem egzamin specjalizacyjny, to się nazywało, trzeba było odpowiedzieć, były takie pytania, co to jest choroba z Lyme. I dopiero w 1982 roku był taki uczony, Burg Fenner, który po prostu wyizolował z kleszcza taką właśnie bakterię, to jest krętek i ona jest odpowiedzialna za wywołanie tej choroby właśnie boreliozy. Później, w rok później wyizolowano tą bakterię z organizmu po prostu człowieka i już jest wiadomo i znaleziono po prostu dokładnie tą bakterię, opisano i prześledzono, jak wywołuje ona po prostu tą chorobę. Więc istota sprawy polega na tym, że jeżeli kleszcz dostanie się na skórę człowieka, tak jak powiedziałem, on takim ruchem wkrętającym czy wkręcającym, prawda, dostaje się głębiej po prostu do skóry i on, że tak powiem, w swojej ślinie czy po prostu w wydalinach wydala czy wydziela po prostu tą bakterię, która się w nim znajduje. Jest teraz pytanie, jaki procent kleszczy jest zarażony tą bakterią. Różne są, że tak powiem, opinie mądrych tego świata. Jedni mówią, że kilka do kilkunastu po prostu procent te kleszcze są po prostu zarażone tymi właśnie bakteriami. No i jeżeli tego kleszcza nie usunie się przynajmniej do 72 godzin, a znajduje się u tego kleszcza ta bakteria, to po prostu jest prawie że stuprocentowe wystąpienie objawu po prostu tej choroby. Natomiast jeżeli się do 72 godzin usunie po prostu kleszcza, to mimo że ten kleszcz jest zarażony tą chorobą, to po prostu ta choroba borelioza praktycznie rzecz biorąc nie wystąpi. Takie są, że tak powiem, różne opowiadania mądrych tego świata, którzy się po prostu tymi właśnie sprawami zajmują. I teraz, jeżeli chodzi o objawy, to tak jak powiedziałem, podstawowym tym objawem jest po prostu rumień. Bo jeżeli wystąpi rumień, to już po prostu świadczy o tym, że kleszcz posiadł tą bakterią boreliozę. Rumień, który się pojawia nie od razu, tylko rumień, który się pojawia w trzeciej, czwartej dobie, nawet prawda, do 30 dni, różni to prawda, opisują. Rumień taki dość duży, przede wszystkim musi być wielkości powyżej 5 cm i z takim przejaśnieniem po prostu w środku. Muszę Państwu powiedzieć, że tyle lat pracuję, no oczywiście ta choroba borelioza ostatnio stała się po prostu bardzo modna i tej choroby jest dużo, no ale jak dużo to też nie wiadomo. W każdym razie w 2016 roku główny inspektor sanitarny podał, że zarejestrowanych było w Polsce 126 tysięcy stwierdzonych borelioz. Borelioza jest chorobą wymagającą zgłoszenia przez lekarza do sanepidu. Ale muszę Państwu powiedzieć, bo taka jest praktyka, że część lekarzy w ogóle tego prawa nie zgłasza. Przede wszystkim dlatego, że czasem nie bardzo jest wiadomo, czy mamy do czynienia z boreliozą, czy mamy do czynienia z normalnym po prostu takim jakimś rumieniem, taką jak mówię, reakcją po prostu na kleszcza. Jak skończymy wykład, ja mam taką książeczkę, to sobie Państwo oglądniecie, jak wygląda po prostu ten rumień. Przyznam się Państwu szczerze, że dwa razy, bo teraz 7 czy 8 lat pracuję po prostu w przychodni, widziałem taki wielki rumień powyżej 5 cm średnicy, gdzie był, że tak powiem, wywiad dodatni, to znaczy pacjent opowiadał, że miał kleszcza, kleszcza tego usunął i ten rumień jest tak zwany wędrujący, to znaczy poszerzający się.
Najpierw on jest niewielki, a później coraz bardziej się po prostu poszerza. Nawet opisywano jego średnicy 30 czy 40 cm. Ostatnio przyszedł do mnie taki właśnie pacjent, przyprowadzony przez żonę, mnie się też włos na głowie zwierzył. Żona coś mu usunęła z nogi i miał na nodze taki wielki, prawda, rumień, oczywiście troszeczkę swędzący, niebolesny. No, żona nie wie, czy usunęła kleszcza, no, ale oglądając to, prawda, stwierdziłem, że prawdopodobnie jest to po prostu borelioza i na takiej podstawie aktualnie rozpoznaje się boreliozę. Żeby rozpoznać boreliozę, to nie trzeba po prostu wykonywać żadnych badań. Po prostu trzeba mieć wywiad. Pacjent musi powiedzieć, że miałem kontakt z kleszczem. Następnie zauważył pacjent, że występuje rumień, prawda? Ten rumień się po prostu powiększa. Stąd jest nazwa tak zwany rumień wędrujący, prawda? I wtedy jest to wskazanie do rozpoznania boreliozy w postaci skórnej. Jest to wskazanie do rozpoczęcia, prawda, leczenia. Ale z kleszczami wiąże się jeszcze inna rzecz, mianowicie, że jeżeli kleszcz wejdzie w skórę, to czasem może wystąpić taka reakcja miejscowa, jakaś taka podrażnieniowa czy alergiczna, że występuje niewielkie zaczerwienienie. Również na skutek manipulacji, jak się wyciąga po prostu kleszcza, czasem kleszcza prosto jest, prawda, wyciągnąć takimi szczypczykami. Pielęgniarki u nas to posiadają w gabinecie zabiegowym i opowiadają, że codziennie zgłasza się kilkanaście osób po prostu do usunięcia kleszcza, ale równocześnie mają oni takie po prostu niewielkie zaczerwienienie. I przychodzą do lekarza, od razu żądają, żeby lekarz, prawda, napisał im antybiotyk, bo wszyscy są teraz przerażeni i mówią, panie, to jest borelioza. Okazuje się, że z całą stanowczością mówi, że nie są to objawy boreliozy. Trzeba pacjenta uspokoić, powiedzieć, proszę pana, prawdopodobnie jest to taka miejscowa reakcja na ukłucie po prostu przez kleszcza i nie wymaga to żadnego leczenia. Niech pan to obserwuje, jeżeli będzie tendencja do zwiększania się czy pełzania po prostu tego rumienia, to wtedy po prostu rozpoznamy właśnie boreliozę. No i jeżeli chodzi o przebieg kliniczny, to ta borelioza, głoszą mądrzy tego świata, że ona ma po prostu takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest tak zwany etap wczesny, miejscowy, to jest ten rumień. I równocześnie występuje tak zwany wczesny etap uogólniony. Zdarza się tak, że pacjent jest ukłuty przez kleszcza, może wystąpić rumień, ale nie musi wystąpić rumień, natomiast mogą we wczesnym okresie do 6 miesięcy wystąpić inne objawy, a mianowicie zapalenie stawów, uszkodzenie po prostu oka, choroba w zakresie serca, ale ona rzadko, prawda, występuje i przede wszystkim występują objawy tak zwanej neuroboreliozy, czyli po prostu objawy związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, które dają po prostu tego typu dolegliwości jako boreliozy. I nie tak dawno miałem takie dwie osoby z porażeniem nerwu twarzowego. Porażenie nerwu twarzowego to jest taka nieprzyjemna choroba polegająca na tym, że po jednej stronie pacjent nie może marszczyć czoła, nie zamyka oka, opada mu kącik i do tej pory w zasadzie praktycznie rzecz biorąc nie bardzo wiadomo było, jaki jest mechanizm tego. Skierowało się pacjenta do neurologa. Neurolog pacjentowi powiedział, panie, od samego początku trzeba robić masaże, bo jeżeli nie będzie pan robił masaży, to będzie pan miał krzywą buzię do końca życia. I lekami z wyboru były sterydy. Dzisiaj troszeczkę na to popatrzono krytycznie. Dzisiaj, jeżeli taki pacjent się zgłosi, to się go pyta, proszę pana, miał pan kontakt z kleszczem, był rumień? Nie było rumienia, ale kontakt z kleszczem ja wiem, czy miałem, bo to tak jest, prawda, że samo ukłucie przez kleszcza nie jest bolesne. I dlatego no, po prostu pacjent, jeżeli wraca z takiego ośrodka endemicznego, czy z lasu, czy z łąki, no to zasada jest taka, że powinien się dobrze oglądnąć, czy po prostu nie ma na sobie po prostu kleszcza. Ale czy miał, czy po prostu nie miał po prostu tego kleszcza, robi się po prostu specjalne badania, że stwierdza się przeciwciała przeciwko tej bakterii, tej krętkowicy, przeciwko borelii i te przeciwciała są w klasie takiej immunoglobuli, czyli przeciwciał, w klasie IgM i po prostu IgG. Jeżeli pacjent ma stwierdzone te przeciwciała,
a równocześnie obraz kliniczny jest, że ma porażenie nerwu twarzowego, przeciwciała są po prostu dodatnie, no to wtedy neurolodzy mówią: panie doktorze, mamy do czynienia z pacjentem, który ma porażenie nerwu twarzowego, jest to neuroborelioza, czyli bakteria wywołała to uszkodzenie nerwu twarzowego i trzeba po prostu pacjenta leczyć. Nie podaje się wtedy żadnych sterydów, tak jak to się klasycznie po prostu podaje, tylko podaje się antybiotyki. I muszę powiedzieć, że miałem dwa ostatnie takie przypadki pacjentów. Też byłem niemile zdziwiony, bo porażenie nerwu twarzowego raczej nawet do domeny neurologów. Posłałem pacjenta do neurologa i pacjent za tydzień czasu przyszedł i mówi: panie doktorze, pani doktor mnie skierowała do Krakowa. W Krakowie mi porobili badania przeciwciała, te, które się tam normalnie robi IgM, jeszcze takie wyższe rangi, i stwierdzili mi boreliozę, że ja mam po prostu boreliozę i muszę zażywać antybiotyki. I muszę państwu powiedzieć, że po miesiącu czy po dwóch miesiącach wszystko mu to zginęło. Oczywiście przeciwciała dalej się, prawda, utrzymują, kazali mu się nie przejmować w ogóle przeciwciałami. W każdym razie te dolegliwości mu właśnie wystąpiły. To najczęściej, jeżeli chodzi o neuroboreliozę, czyli boreliozę układu nerwowego, to właśnie występuje porażenie nerwu, prawda, twarzowego. Równocześnie, tak jak powiedziałem, może wystąpić zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych na tle właśnie tych bakterii boreliozy. Oczywiście, że tak powiem, rozpoznanie jest dość trudne, bo pacjent musi mieć bóle głowy, musi mieć gorączkę, musi być zamroczony, musi mieć objawy oponowe, takie, że nie przygina po prostu głowy. Trzeba mu wykonać punkcję płynu mózgowo-rdzeniowego. Tam trzeba po prostu stwierdzić przeciwciała lub stwierdzić takie dużą liczbę limfocytów. No i do tego wszystkiego trzeba zrobić po prostu testy, które po prostu potwierdzą lub wykluczą boreliozę. I znowu tu jest sytuacja taka skomplikowana, bo jeżeli na przykład pacjent zgłosi się we wczesnym okresie, natomiast w trzecim czy czwartym tygodniu na przykład ukłucia przez kleszcza, często się zdarza, niby piszą, że od drugiego czy trzeciego tygodnia po ukłuciu przez kleszcza wytwarzają się przeciwciała, pacjent ma objawy świadczące o zapaleniu opon mózgowych, a niestety przeciwciała nie są, prawda, podniesione. No jeszcze to nic nie świadczy, bo trzeba pacjenta leczyć na zapalenie opon i po prostu poczekać i zrobić mu w następnym rzucie za miesiąc, czy za dwa, czy za trzy tygodnie kontrolne badanie tych przeciwciał, czy te przeciwciała się pojawią, czy przeciwciała będą narastały, i wtedy po prostu się rozpozna, że mamy do czynienia z neuroboreliozą pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Inne postacie, jakie tutaj występują, to po prostu występują jeszcze objawy takiego podrażnienia korzeni nerwowych, że pacjent ma bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej z promieniowaniem do nerwu kulszowego, tak jak to pacjenci mają rwę kulszową, prawda? Więc to są tak zwane objawy korzeniowe, że przychodzi do ucisku na korzenie nerwowe tworzące nerw kulszowy i wtedy u pacjenta też mogą występować objawy takie rwy kulszowej. Jeżeli są takie objawy, a pacjent kojarzy, że po prostu był ukłuty przez kleszcza lub po prostu miał rumienia, to jest wskazanie do wykonania po prostu badania przeciwciał, żeby mu po prostu potwierdzić lub wykluczyć. Następną chorobą taką, która występuje we wczesnym okresie, ale nie miejscowo, tylko w postaci tak zwanej rozsianej, jest po prostu zapalenie stawów. Przychodzą na przykład pacjenci, którzy mają zapalenie stawów niesymetrycznych, jednego czy drugiego po prostu stawu. Staw, żeby był w stanie zapalnym, to musi wykazywać pięć podstawowych cech zapalenia Hipokratesa. Musi być zaczerwieniony, musi być obrzęknięty, musi być bolesny, musi być ocieplony i musi mieć upośledzenie swojej funkcji, to znaczy nie można wykonać takiego ruchu w stawie, jakie powinno się po prostu wykonać. No i teraz też jest wiele takich kontrowersji. Zapalenie stawów właściwie może leczyć lekarz, mądry lekarz rodzinny, może skierować pacjenta do reumatologa na konsultację, ale państwo wiecie i znacie realia polskie, że jak się napisze pacjentowi do reumatologa i napisze się pilne, to termin ma na październik 2018. No taka po prostu jest prawda, więc po prostu mądry lekarz rodzinny, bo jeżeli wie o tym, że taka sytuacja może zaistnieć i może być koincydencja taka,
zleca pacjentowi badania przeciwciał, żeby zobaczyć przeciwciała w klasie IG i IgM. Bo IgM to są po prostu przeciwciała takie, które występują bardzo wcześnie. I jeżeli one są dodatnie, jeżeli pacjent ma objawy zapalenia stawu, jeszcze klinicznie opowiada, wywiad jest dodatni, że po prostu miał kontakt z kleszczami czy z kleszczem, no to po prostu należy przyjąć koncepcję, że mamy do czynienia z zapaleniem stawu po prostu na tle boreliozy. No i jeszcze są też takie objawy takiej polineuropatii, czy takiego podrażnienia nerwów. To jest takie, że pacjenci się skarżą na takie mrowienie, drętwienie, uczucie brana gorące, jakieś takie niepokoju po prostu w nodze. Nikt nie wie, co to jest, to wsadza się do worka tak zwanej polineuropatii, czyli takich objawów podrażnienia po prostu komponenty czuciowej nerwów, prawda? I szuka się różnych przyczyn, bo to przyczyna może być znana lub nieznana. Choroba zwyrodniowa kręgosłupa, cukrzyca, prawda? Niewydolność nerek i różne inne przyczyny, bo choroba nowotworowa też może takie cud dawać, ale jeżeli zrobi się badania i badania są po prostu dodatnie, to wówczas należy przyjąć koncepcję, że mamy do czynienia właśnie z neuroboreliozą. Muszę Państwu powiedzieć, że wokół tego no, teraz się wytworzyła taka sytuacja, ponieważ i media, i internet straszą po prostu pacjentów. I bardzo często teraz, jeżeli lekarz nie wie, co jest, a pacjent jest wystraszony, prawda, albo pacjent nie chodzi w ogóle do lekarza, tylko mówi, że się tak zwanie źle czuje, przychodzi do lekarza i żąda, żeby lekarz dał mu skierowanie na badania w kierunku boreliozy. No, i to jest taka sytuacja. Jeżeli lekarz podejrzewa boreliozę, bo wywiad w kierunku kontaktu z kleszczem jest dodatni, jeżeli pacjent ma objawy sugerujące jakieś dolegliwości ze strony tych układów, które ja wymieniłem, jeżeli ma porażenie nerwu twarzowego, jeżeli ma objawy rdy, jeżeli ma podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jeżeli ma zapalenie stawu, w stawie jest obrzęknięty jeden czy drugi, to jest to po prostu podstawa ku temu, żeby pan doktor dał skierowanie na wykonanie po prostu tych badań. I muszę Wam powiedzieć, że taka jest sytuacja w Polsce, że pacjent za takie badania musi płacić 100%, powyżej 40 zł za jedne badanie. Jeżeli idzie do specjalisty, do takiego specjalisty, który podejrzewa, że mamy do czynienia z boreliozą, czy stawów, czy neuroboreliozą układu nerwowego, czy była to choroba, czy pacjent miał rumień do dermatologa, to jeżeli od takiego lekarza ma skierowanie, to takie badanie ma za darmo. Natomiast